To był mój pierwszy taki przypadek, że pojechałem na zawody i nigdy nie wystartowałem. Bartosz Piszczorowicz wrócił z Japonii, nie doczekawszy swojego pierwszego startu olimpijskiego z powodu dużych zawirowań związanych ze zgłoszeniem. Proszę powiedzieć, jakie uczucia w panu po otrzymaniu tej informacji dominowały, używając raczej słów uznanych za dopuszczalne? No generalnie ta cała sytuacja wypłynęła gdzieś już drugiego dnia, jakby przylecieliśmy, co jest lekkim też absurdem, bo z tego co wiemy, to trenerzy wiedzieli o tym już wieczorem dnia poprzedniego i za bardzo nie chcieli nas o tym poinformować, twierdząc, że to będzie sprawa szybka do załatwienia, jak się potem okazało i wiemy jaki jest finalny koniec, że tak się to nie udało, no ale były różne opcje, każdy wiedział, że w najgorszym wypadku szóstka będzie musiała wylecieć, w tym lepszym przypadku trójka, tylko jeśli FINA pozwoli dopuścić. No i tak jak widzieliśmy, to będą różne opcje, każdy już tam mniej więcej wiedział w głowie, że no mogą być to różne opcje i w jakimś stopniu każdy już do siebie dopuszczał sytuację, że to może być on akurat. Dopuszczał pan również i sam, tak, że to pana dotknie i czy w dużym stopniu, czy w małym stopniu? No wiadomo, że jak byłaby ta opcja, że wymiana zawodników, to no gdzieś tam byli wykluczeni zawodnicy bardziej potrzebni do sztafy. Tak jak powiedzmy Janek Kozakiewicz, który był jedynym żabkarzem i bez niego nie ma opcji wystartowania dwóch sztafet. I no niestety no, liczyłem się z tym, że jeśli będą wymiany, to będę ja. Jak mocno czuje się pan skrzywdzony? Przez los albo przez ludzi? No tutaj ciężko powiedzieć, czy to los, bardziej był błąd to ludzki niż los, bo gdyby były pewne dopatrzenia w regulaminie wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. A tak to wyszło, że tydzień przed moim startem tak naprawdę musiałem wylecieć z Japonii. A przez ile miesięcy albo tygodni czuł się już pan w pełni olimpijczykiem, który czuł, że wystartuje w Tokio? W momencie, gdy było oficjalne powołanie Polskiego Związku Pływackiego, było to gdzieś na początku czerwca, gdzie już wiedzieliśmy, że no z trenerem trzeba już tak szykować się w 100%, bo na 100% już jadę. Czy kiedykolwiek zdarzyło się panu w życiu, że został pan odstawiony od jakiejkolwiek startu w imprezie? Nie, to był mój pierwszy taki przypadek, że pojechałem na zawody i nigdy nie wystartowałem. Głównym błędem było niedopatrzenie regulaminu, który był dostępny od 2019 roku. Nie wiemy też dokładnie, czym się kierowali, bo nawet jeśli dopatrzyliby się tego regulaminu wcześniej i wiedzieli, że mogą tylko 10 zawodników wysłać, to i tak by trójka, tak by nikt tutaj nie przejechała, ale wystarczyło na to, że szóstka cała nie wyleciała. Tak się stało przez to niedopatrzenie.